Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze i Inwestycji. Dzisiaj jak zwykle porozmawiamy o dwóch spółkach, dwie spółki, które były w komentarzach i od razu zacznę, dlatego że trochę informacji o nich jest, także trochę będę leciał po tych, po tych informacjach, no bo dosyć dużo się dzieje w obu spółkach. Pierwsze będzie Elektrotip. Firma, która jest na giełdzie no już od dawna i można powiedzieć gdzie prąd tam, elektroteam. Tak w największym skrócie można określić ich, ich działalność. To ciekawe, jeżeli ktoś kojarzy takie firmy jak chociażby Team albo Sonel, to jeżeli wejdzie w akcjonariat, akcjonariat elektroteamu, to tam jest Krzysztof Folta czy Krzysztof Wieczorkowski, czyli no też akcjonariusze właśnie tych wcześniej... Wymienionych, wymienionych spółek. Także można powiedzieć, że jeżeli chodzi o pana Foltę Wieczorkowskiego, bardzo często właśnie w tych spółkach związanych z prądem oni po prostu w akcjonariacie są. No a biorąc pod uwagę sam ElektroTIM. To jest spółka, która, myślę, że tak dużo szerzej dała się poznać inwestorom w momencie, kiedy podpisywali umowę na barierę na, na granicy. No i to był dla nich naprawdę bardzo duży kontrakt, który jeszcze jest rozliczany, jeszcze będzie rozliczany. Zauważmy, że te wyniki finansowe, no naprawdę tutaj bardzo bardzo mocne. Co ciekawe, ten kontrakt na granicy wcale nie jest jakoś tak wysoko marżowy, no ale przychodowo tam daje im fajne wyniki pod względem zysku, no też ze względu na to, że tam jakieś przychody Przychody większe są, to zysk też, też rośnie, no i możemy zobaczyć, że w ostatnim czasie oni bardzo mocno zwiększyli te swoje przychody. Pytanie w jakim stopniu to będzie utrzymane? No bo już bez tego kontraktu na, na barierę, no ten backlog na kilka kwartałów jest oczywiście zapewniono tym backlogu sobie też, sobie też porozmawiamy, no ale to było takie jedne zdarzenie ekstra właśnie ta umowa na, umowa na barierę. Zresztą widzimy, że ten 23 trzeci rok zwłaszcza bardzo dobrze wygląda właśnie pod względem przychodów, pod względem zysku, pod względem zysku netto no też tutaj raczej nie możemy się do niczego do niczego przyczepić i ta bariera też będzie w trzecim kwartale rozliczana, więc tutaj też jakby patrzę na to, że ten trzeci kwartał nie powinien być zły. Chociaż tutaj muszę przyznać jedną dosyć istotną sprawę. Patrząc na trzeci kwartał 22 roku, no był wyjątkowo wyjątkowo dobry. No i Biorąc pod uwagę tę bazę porównawczą, jest ona naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Także to, że mieliśmy mocne wzrosty, tutaj możemy zobaczyć mocne wzrosty rok do roku w tym pierwszym i drugim kwartale i pod względem przychodów, i też pod względem zysku, to nie oznacza, że w trzecim kwartale też tak będzie. To znaczy, ja nie uważam, że wyniki powinny się jakoś pogorszyć, tylko po prostu ta baza porównawcza jest dużo wyższa w przypadku, w przypadku spółki. Elektroteam no, i jeżeli chodzi o samą spółkę, mówią, że liczą na utrzymanie tych marsz też w drugiej połowie 2023 roku wzrost beglogu 2024. Dlatego też uważam, że jeżeli chodzi o samą spółkę, nie powinno się nic dziwnego dziać w porównaniu do pierwszego, drugiego kwartału, marże są bardzo wysokie i prawdopodobnie te wysokie, te bardzo wysokie marże, właśnie jak na spółkę pozostaną. Mówią o tym, że patrzą z optymizmem na drugie półrocze, naszym zdaniem, cykl wyborczy nie przełoży się na korektę tych ocen pracuje. Nad uzupełnieniem portfela na drugie półrocze, 24 i budowanie na cały 25 rok. No właśnie, ten cykl wyborczy może być pewnym problemem, no bo niektóre przetargi stoją w przedbiegach, w oczekiwaniu na nową władzę, na nowy rząd, który zostanie zostanie wybrane, więc też ten zawsze okres wyborczy no nie do końca właśnie sprzyja tym spółkom, oni dosyć pozytywnie do tego podchodzą, ja bym podchodził to jednak z lekką ostrożnością, nie wiemy kiedy ten rząd się ostatecznie sformułuje, tutaj no jest kilka scenariuszy, więc to też no nie pomaga w przypadku, różnych, w przypadku różnych przetargów mówią o tym, mówią też właśnie o tych marżach, że cały czas powinny być wysokie, a jeżeli chodzi o potencjał na kolejne lata, no to jest i energetyka jądrowa i odbudowa Ukrainy w obu tematach. ElektroTIM oczywiście może, może uczestniczyć. Z tym, co się dzieje na rynku polskim, zarząd ma apetyt na dalszy wzrost, ale to nie będzie obecny backlog razy 3 i żeby z 600 milionów zrobić 1,8 miliarda, natomiast ten potencjał wzrostu chcemy, chcemy wykorzystać. No tutaj, jeżeli chodzi o ten portfel zamówień, on jest na stabilnym poziomie tak patrząc, jakby historycznie on rośnie, tak, biorąc pod uwagę ostatnie lata, no ale jeszcze raz przypomnę, mieliśmy to takie zdarzenie ekstra, ten właśnie kontrakt na, na granicy, no czegoś takiego raczej już się nie spodziewamy, żeby, żeby to się pojawiało cyklicznie, tak, więc tutaj no, jakby trzeba pamiętać o tym, że było takie ekstra zdarzenie właśnie po stronie, po stronie spółki. No i tutaj biorąc pod uwagę samą, sam ElectroTeam, no to ja mówiłem, że w tym momencie raczej pozytywnie patrzę na te dalsze na te drugie półrocze, ale też trzeba przyznać, że są tutaj informacje takie no dosyć negatywne, to znaczy chodzi o to, że mamy taką spółkę jak Zeus SA i oni mieli problemy, to znaczy to jest spółka, która od dawna pokazywała stratę netto. No i jeżeli chodzi o całą spółkę, w celu umożliwienia przeprowadzenia sprzedaży spółki uzyskała zasilenie finansowe w wysokości 2,5 miliona złotych, dostała pożyczkę 2,5 miliona złotych i to było aktywo przeznaczone do sprzedania. Właśnie ta spółka zależna od elektroteemu z spółka Zeus, no i chcieli ją, chcieli ją sprzedać, ale ostatecznie się nie udało sprzedać. Spółki, no i najprawdopodobniej nie było jakichś jakich chętnych. No i mamy informację o zamierze złożenia wniosku o upadłość spółki zależnej. Czy to jest taka informacja do końca negatywna? No, ja nie jestem za tym, żeby utrzymywać na siłę wszystkie spółki ze swojej grupy kapitałowej. Zeus od wielu lat miał problemy. Ostatnio te problemy jeszcze można powiedzieć, że się nasiliły. Więc ja wcale nie patrzę na to jakoś mocno negatywnie, ale oczywiście mogą pojawić się jakieś odpisy. Ja wiem, że spółka miała swój majątek, tak, więc, więc tutaj też to nie jest tak, że będziemy musieli odpisać absolutnie wszystko, ale jakieś lekkie odpisy mogą się tutaj pojawić. Myślę, że no, powinniśmy być na to przygotowani, no co też patrząc jeszcze na tę wysoką, wysoką bazę z trzeciego kwartału 22, no też mówi nam o jakiejś presji właśnie na, na grupę elektroty. Jak mówię, te odpisy nie powinny być wysokie, bo spółka też miała jakieś aktywa, które można spieniężyć, ewentualnie, ewentualnie e, jakoś inaczej je wykorzystać. No ale e, tak patrząc ogólnie na tę całą sytuację Zeusa, no nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś zły ruch spółka przynosi nam stratę, niech, nie możemy jej sprzedać, nie ma chętnych, no to myślę, że takie ogłoszenie w wniosku, o, w wniosku o upadłość no, jest jak najbardziej na miejscu. Tak? Oczywiście to było negatywne zaskoczenie pod takim względem, że wiele no, osób uważało, że spółka po prostu zostanie sprzedana. Zresztą tak na początku mówiono, że ta spółka prawdopodobnie zostanie sprzedana, ale najwyraźniej, jak mówię, nie było, nie było chętnych. Także informacja na minus. No, z tym, że tak nie do końca w 100% można powiedzieć, że to jest taki jednoznaczny... Jednoznaczny minus tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę Zeus, to, to są systemy bezpieczeństwa technicznego, instalacje i sieci, sieci elektryczne. Oczywiście, elektroteam może przejąć te. Może realizować te, te kontrakty, które Zeus w tym momencie robi. Portfel Zeusa na koniec 2022 to było 40 milionów złotych, na koniec 2022 roku, przypomnę. No i tutaj, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o samą spółkę, no to na początku właśnie miała być sprzedana. Teraz okazuje się, że, że ma tam być odpis, znaczy no, ma być ten wniosek o upadłość. No, i jak mówiłem, w pierwszym półroczu 3 miliony straty netto za sam, samą spółkę Zeus. No więc no w kolejnych kwartałach, w kolejnych latach ta spółka nie będzie nam generowała tej straty. No to jest zdecydowanie, zdecydowanie na plus. Wartość akcji Zeusa w bilansie jednostkowym to jest 0 zł. Były wcześniej odpisy. Kapitał własny 3,1 miliona zł. No strata oczywiście wyzerowała ten, wyzerowała ten, ten poziom. Też pamiętajmy o pożyczce elektrotimu do Zeusa 2,5 MILIONA Złotych. Aktywa przeznaczone do sprzedaży w bilansie to było 24,6 MILIONA Złotych. 3 czwarte to są należności, aktywa z tytułu umów, zobowiązania 19,1 miliona złotych. No, zobaczymy, jak to będzie z tymi odpisami, czy one rzeczywiście będą, ewentualnie w jakiej, w jakiej wysokości. No, ja, jak mówię, nie patrzy na to tak z takiej jednoznacznie negatywnej perspektywy. A wracając do ElektroTeamu: spółka cały czas pokazuje dobre wyniki finansowe. Zarząd podtrzymuje deklarację co do polityki dywidendowej. Spółka wypłaciła złoty 50 zł w lipcu 2023 roku. Zresztą możemy to zobaczyć, że jeżeli chodzi o tę dywidendę ona w końcu była. W zeszłym roku już ona miała być ostatecznie do niej ostatecznie do niej nie doszło, no teraz wrócili do tej dywidendy i to jest jak zapowiadałem taki powrót ciągły. To nie był jeden taki wypadek, że wypłacili tę dywidendę, tylko to ma być dalej kontynuowana ta polityka dywidendowa, jeżeli chodzi właśnie o spółkę o grupę kapitałową Elektrotim, i tutaj zarząd będzie rekomendował walnemu wypłatę dywidendy w wysokości od 50 do 75% jednostkowego zysku netto taka jest ich polityka dywidendowa na lata 23 2025 No więc już będziemy po końcu roku, może mogli się domyśleć, nawet już po trzecim kwartale, mniej więcej tam estymować jaka ta dywidenda może tutaj być w spółce Elektrotim. I biorąc pod uwagę te Ostatnie wyniki, czyli wyniki za drugi kwartał 2023 roku. One były dobre, no widzimy, że, że były takie bardzo mocne, bardzo mocne wzrosty. Przychody plus 70%, mocno, mocne, mocne przychody, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. Segment instalacji na poziomie jednostkowym, to jest ten kontrakt z Białorusią, 33 miliony przychodów. Po pierwszym kwartale zostały jeszcze 44 miliony przychodów z kontraktu na, na granicy. W, pod w drugim kwartale została już tylko niewielka część tej wartości na początku sierpnia spółka podpisała aneks na roboty dodatkowe więc tutaj no dalej będzie ten kontrakt rozliczany jeszcze w trzecim kwartale tak, mamy już końcówkę, ale znowu jest aneks na roboty, roboty dodatkowe ta rentowność brutto, o której mówiłem ona jest bardzo wysoka, 15,8% zresztą jeżeli chodzi o te marże brutto na sprzedaży, to zauważmy że w tym 23 roku i pierwszy i drugi kwartał naprawdę na bardzo wysokich, na bardzo wysokich poziomach. No, biorąc pod uwagę kolejne lata, no, jak mówiłem, ten w, w trzecim kwartale, zwłaszcza ta, ta baza będzie wysoka i też pod względem samej marży brutto na sprzedaży ta baza będzie wysoka, więc już się nie spodziewam takich wzrostów, ale to nie ze względu na jakieś mocne spadki, tylko bardziej właśnie ze względu na tę, na tę wysoką, wysoką bazę. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, backlog 626 milionów złotych. Słabe wyniki w Zeusie, ale o tym, o tym już mówiliśmy. No i jeżeli chodzi o sam ElektroTIM, to na wysokość sprzedaży największy wpływ miał rynek resortów siłowych 40% sprzedaży energetyka 32%, przemysł 18%. Jeżeli chodzi o sam backlog, on cały czas, jak mówiłem, jest na no, takim dobrym poziomie, pamiętajmy o tym jeszcze raz to powtórzę, no było to takie zdarzenie jednorazowe, czyli właśnie właśnie ten kontrakt na, na granicy, który już się raczej nie, nie powtórzy, chyba, że znowu coś, coś, coś będzie, chociaż odnośnie wojskowości oni dalej te kontrakty, kontrakty realizują. Patrząc na same wyniki Finansowe, tak patrzyłem na ten rachunek zysków, strat, no tam nie ma nic dziwnego. To znaczy, bardzo mocno jest zwiększenie przychodów w tym całym pierwszym, pierwszym półroczu. Zauważmy o w okolice 100 milionów więcej. No i dzięki temu, właśnie też ten zysk ze sprzedaży jest dużo wyższy. No nie ma raczej takich no, bardzo mocnych zmian, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o, o koszty, tak patrząc już bezpośrednio na te. Przychody. Zauważmy segment instalacji 100 milionów, gdzie rok wcześniej to było 50 milionów, sieci 126, gdzie wcześniej to było 53 miliony, czyli w obu tych głównych segmentach bardzo mocno, bardzo mocno rosną. no Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o koszty, to też tutaj, jak mówię, nie widzę jakichś takich specjalnych, specjalnych problemów w. Przypadków kosztów, tutaj w innych kosztach operacyjnych mamy przewidywane straty na kontraktach. To się dosyć mocno zwiększyło, no ale wciąż, jakby w całej spółce, w całej grupie kapitałowej, no to nie waży jakoś tak strasznie, jakoś tak strasznie, strasznie dużo. Więc ja bym się do tego absolutnie nie przyczepiał. Ten rachunek zysków-strat wygląda po prostu dobrze. Też, ostatnia informacja o zawarciu drugiej z umów ze stołecznym zarządem infrastruktury. No i tutaj umowa na prawie 5 milionów. To jest druga umowa, Łącznie wartość podpisanych umów 19 milionów, także cały czas próbują zwiększać ten, ten portfel zamówień. No ale też mamy na przykład informację o wyborze oferty ElektroTIM przez gminę Ząbkowice Śląskiej. To była oczywiście informacja pozytywna: 15,5 miliona. Ale później informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, no więc też z czymś takim musimy się czasem mierzyć, właśnie w przypadku, w przypadku spółek. No patrząc na głównych klientów, komenta główna Straży Granicznej 43%. Także też na to troszeczkę, troszeczkę uczulam, że no dosyć mocno są zależni od tego swojego takiego głównego klienta. Jak mówię, w trzecim kwartale jeszcze będą też rozliczać ten, ten kontrakt na, na, na granicę. Oprócz tego są właśnie te aneksy, które. Które oni, oni podpisali. No to też można powiedzieć, że nie jest do końca wszystko, wszystko zakończone, jeżeli chodzi o samą spółkę. Więc ta najbliższa przyszłość, pod względem wyników, raczej nie powinniśmy mieć, mieć jakichś takich mocnych zastrzeżeń. Ale jak mówiłem, trzeci kwartał 22 to jest wysoka baza, na to tutaj warto, warto, zwrócić, warto zwrócić uwagę. No i we wrześniu, przez, jeżeli chodzi o te pozytywne aspekty, no to we wrześniu były przetargi na perymetrię na granicznych rzekach z Białorusią, i to właśnie też prawdopodobnie spowoduje, że no dalej ten główny, ten główny klient będzie, znaczy ten główny klient dalej będzie istotny dla, istotny dla, dla, dla spółki, więc to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o. Sam elektroteam. Celem po pierwszym półroczu jest przynajmniej utrzymanie poziomu marsz, więc to, to jest to, o czym wcześniej, o czym wcześniej mówiliśmy. No, pytanie, czy ten backlog dalej będzie uzupełniany? Na to myślę, że tutaj warto zwrócić, warto zwrócić uwagę. No i tutaj mówi się, że w średnim, długim terminie spółka może być beneficjentem wzrostu nakładów na sieci energetyczne i obszar wojskowy. Umówmy się, w momencie, kiedy rzeczywiście te sieci energetyczne będą mocno, mocno modernizowane. No to wtedy, wtedy spółka, spółka Elektrotim, grupa Elektrotim też na tym zyska. No, nie ma chyba innej drogi, znaczy, biorąc pod uwagę transformację energetyczną, modernizacja sieci jest istotna. Tutaj nabe w pewnym sensie może pomóc, no bo wtedy też te duże spółki będą miały większe możliwości zadłużania się właśnie po to, żeby te sieci energetyczne były, były realizowane. Znaczy, te naprawy sieci energetycznych, czy budowa nowych sieci energetycznej były. Było realizowane. Jeżeli chodzi o samą spółkę i patrząc na ten kontrakt, ten kontrakt na granicy 280 milionów złotych. 13 milionów rozliczono w drugim kwartale. 23. Według zarządu pozostało w przychodach do rozpoznania 12 milionów w trzecim kwartale, 14, 15 w czwartym kwartale. I w należnościach na koniec drugiego kwartału ujęte było 30 milionów złotych gotówkowo, w trzecim kwartale zostanie rozliczone 30 milionów. Efekt aneksu pozostałe 14 milionów w czwartym kwartale. No więc dalej ten trzeci kwartał będzie też wspomagany właśnie przez te. Właśnie przez ten, prze, przez ten kontrakt. No i też mamy te kolejne przetargi: Perymetria na Bugu i świsłoczy, Spółka bierze w nich udział, są dwustopniowe, nie należy się spodziewać szybkich, szybkich rozstrzygnięć. Tu się mówi, że końcówka 2023 roku. Może wtedy będą jakieś rozstrzygnięcia. Także jakby dalej idzie, idzie w, tym temacie, w tym temacie tych kontraktów, no, związanych, można powiedzieć, z, z wojskowością. Jeżeli chodzi o samą o sam elektrotim, także no to jest spółka, która wykorzystała mocno ten duży kontrakt i prawdopodobnie dalej będzie się będzie się rozwijać w rozwijać w tym w tym kierunku. No też właśnie czekamy na te kolejne kontrakty, odcinki. To jest 172 km i 40 km długości. No to już oczywiście nie będą aż tak duże, aż tak duże kontrakty. No, ale myślę, że myślę, że spółka, jeżeli będzie któryś z nich, z nich miała, no to też fajnie na tym skorzysta. Także trzeci kwartał już pewnie bez takich mocnych, mocnych wzrostów rok do roku, ale wciąż z dobrymi wynikami finansowymi. Raczej do końca roku. Nie zakładałbym jakiegoś, takiej, jakiegoś mocnego spadku tych wyników finansowych. I przechodzimy od razu do, do drugiej spółki, a drugą spółką jest grupa azoty. Grupa azoty, która tutaj mocno no, jest w dwóch segmentach, głównie w dwóch segmentach, czyli agro oraz chemia, tutaj to są między innymi nawozy, tworzywa, tworzywa sztuczne. Jakieś różnego rodzaju polimery. No, i jeżeli chodzi o grupę azoty, no to to jest spółka, z którą możemy zobaczyć, która w ostatnim czasie dosyć mocno spadała. tak, Przez ten ostatni rok mieliśmy bardzo mocny, mocny spadek. I tak zastanawiam się, czy ona nie jest w tym momencie w ciekawym momencie. Ja na pewno spółkę będę obserwował, no bo do tej pory wszystkie informacje, albo większość informacji, które azoty nam przekazywała, była negatywna, biorąc pod uwagę, no tak od początku tego 23 roku, mamy spadek popytu. Jeżeli chodzi o, o nawozy, mamy spadek popytu, jeżeli chodzi tak naprawdę o ich dwa główne segmenty, czyli i agro i chemię. W chemii też mamy mocną konkurencję ze strony azjatyckiej, bo tam było zawieszenie ceł, i to oczywiście no, nie, pomaga, nie pomaga spółce. Spółka też informuje o takim miesięcznym parametrze, o nim sobie też później powiemy, i on zaczął odbijać, i to no, można powiedzieć, że zaczął dosyć mocno odbijać, też ze względu na niską, niską bazę. Zresztą patrząc na. Te wyniki finansowe, no to one były bardzo dobre w tym 21 roku, w 22 też, ale możemy zobaczyć, że od tego końcówki 22 roku tam się zaczęło psuć. Trzeci kwartał. Czwarty, czy czwarty kwartał? Tam też oczywiście były, były dosyć duże odpisy w tym czwartym kwartale. Ale zauważmy i pierwszy, i drugi kwartał na, na minusie, na dużej stracie. I od tego trzeciego kwartału ta baza już nie jest aż tak wysoka. Czwarty kwartał to już będzie zupełnie niska niska baza. No a w tym trzecim kwartale już można powiedzieć, że nie jest aż tak źle jak do tej pory. Więc warto też nad tym się troszeczkę zastanowić. Spółka azoty, 2,5 miliarda wyceny, 2,5 miliarda. Tej kapitalizacji, biorąc pod uwagę ten sam drugi kwartał, on był dużo słabszy od założeń. Zauważmy, zysk netto, znaczy strata netto miała być niższa, y, strata na, na wyniku EBITDA też miała być no, w okolicach 200 milionów, jest 600 milionów, no więc to jest bardzo duży, y, bardzo duży spadek. No i tutaj mówili o tym, że jest y, mocny wpływ warunków rynkowych negatywny mocny wpływ warunków rynkowych to działo się i w pierwszym półroczu, w pierwszym kwartale, i też w kwartale, y, w kwartale y, drugim i jeżeli chodzi o o samą spółkę, no to napływ na europejski rynek produktów wytwarzanych w oparciu o tańsze surowce, konieczność podnoszenia kosztów europejskiej polityki klimatycznej. Tutaj głównie mówię, o, mówimy o kierunkach azjatyckich, więc to było jedną z takich negatywnych, z negatywnych przyczyn tego wyniku finansowego. Jeżeli chodzi o drugi kwartał, ograniczony popyt na swoje produkty, silna presja na dalsze obniżanie cen produktów w kontrze do, do inflacji, spadek wolumenów z sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność dostosowywania produkcji spółek grupy do potrzeb kluczowych w kluczowych segmentach biznesowych i no to był ten, ten problem i w pierwszym i w drugim kwartale. Jak mówię, ten największy segment agro, no mocny spadek, no bo mówimy o tym, że niski popyt sprzedaż nawozów w w ujęciu wolumenowym niższa o prawie jedną czwartą w nawiozach wieloskładnikowych spadek był prawie o 50%. No więc to jest naprawdę bardzo no, potężny spadek, tak to, trzeba, e, tak to trzeba określić. No i i przez to też te wyniki były słabsze. W drugim bardzo dużym również e, segmencie chemia e, też była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych, budowlana i meblarskim. No i umówmy się, ta seg ten, ten segment budowlanki, segment meblarstwa, no jakoś mocno w tym momencie jeszcze nie odbija, więc... No tutaj jest myślę, że pewien, pewien problem. No i tak, patrząc na chemię, w marża EBITDA minus 43,3%. Patrząc na agro, marża EBITDA minus 28,8%. To no są te dwa takie największe, największe segmenty. Jeżeli sobie zobaczymy. No to ten, te wolumeny były naprawdę dużo, dużo niższe. Na niebiesko są ten, jest właśnie ten drugi kwartał 2023 roku, i widzimy, że w każdym segmencie jest tutaj bardzo, bardzo mocny, mocny spadek. Zresztą w całym pierwszym półroczu jest też cały czas tam bardzo mocny, bardzo mocny spadek. No te ceny gazu nie są już aż tak wysokie, a pamiętajmy, że ceny gazu są istotnym czynnikiem kosztowym, jeżeli chodzi o spółkę. No z tym, że jest mniejsze zapotrzebowanie na gaz, mniejsze zapotrzebowanie na agres, na, na chemię, i dlatego też te ceny gazu są, są mniejsze, więc, jakby no coś, coś za coś. Zresztą, patrząc na strukturę kosztów zużycia surowców, zauważmy, że rok temu. Około połowa wszystkiego to był gaz. W tym momencie dużo mniej, no i dużo no potężny spadek tych kosztów, głównie jeżeli chodzi właśnie o, o gaz, bo inne koszty, no mniej więcej, powiedzmy na, na dosyć podobnych, podobnych poziomach. Spadek mieliśmy właśnie na, na gazie. No czyli tutaj koszty się zmniejszyły, no ale z drugiej strony też ta presja na ceny, presja na wolumeny była i to była bardzo bardzo silna, jeżeli chodzi o samą spółkę. Segment agro, zauważmy, że notowania zbóż tutaj też poszły. Mocno w dół, i nie było widać tego jakiegoś zatrzymania, więc no to też te tendencje cenowe, zauważmy, minus 50, minus 60% rok do roku, niemalże każdego produktu, no więc to nie, nie napawało optymizmem. Stąd też te spadki, także ja się nie dziwię tego, że te spadki tutaj były w przypadku całej grupy azoty. Jeżeli chodzi o kontrybucję segmentów w wyniku EBITDA, no to widzimy, że największe segmenty zaliczyły największy spadek, czyli agro i, agro i chemia. Bardzo mocny, bardzo mocny spadek przez to ta ebidyda też była no, dosyć mocno ujemna to o czym wcześniej e, wcześniej tutaj mówiliśmy, patrząc jeszcze na spółkę, no bo mówimy o tym, że od pewnego czasu, od 3-4 kwartałów w zasadzie oni pokazują ujemne wyniki finansowe no to pytanie, czy, czy tutaj nie ma jakiegoś potężnego ryzyka pod względem zadłużenia, no na pierwszy rzut oka widać to ryzyko, bo jest dług netto no mocno urósł, w momencie kiedy spółka nie zarabia i kiedy no, ten ta sytuacja finansowa nie jest dobra dług netto do EBITDY 3,3 ale ważna sprawa e, oni podpisali porozumienia z instytucjami finansowymi, i tutaj teraz to nie będzie naruszenie umowy konwenantów. Do końca roku można powiedzieć, że, że spółka jest zabezpieczona. Pytanie, co będzie, co będzie w roku przyszłym? No Tego, tego nie wiemy. Ten dług to do EBITDY musi spadać, żeby, żebyśmy mogli powiedzieć, że, że coś tutaj się poprawia. No na razie spółka, można powiedzieć, że jest na takim stand-byu, to znaczy, to znaczy, te. No złe wskaźniki długu netto debity nie będą wpływały na naruszenie umowy konwenantów, no ale pytanie, co będzie w przyszłym, w przyszłym roku, więc tutaj liczymy na to, że ta sytuacja musi szybko, dosyć szybko się poprawić w samych, w samych azotach i na to tutaj warto. Warto zwracać uwagę, no może pomoże projekt Police. Projekt Police to jest budżet projektu prawie 2 miliardy dolarów, no więc no potężny, przepotężny projekt, gdzie to jest instalacja do produkcji pro, polipropylenu 430 tysięcy ton rocznie. I jeżeli chodzi o, o polipropylen, to też mniej więcej 430 tysięcy ton, ton rocznie to no, miało już wystartować. Ostatecznie były pewne opóźnienia, były pewne usterki na początku i, i ma to wystartować no do, końca, do końca roku. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak, tak będzie. Biorąc pod uwagę samą spółkę, to co się teraz dzieje, oni informują o wstępnych wynikach produkcyjnych. I biorąc pod uwagę te ostatnie miesiące, zauważmy, lipiec, no mamy ewidentnie spadki pod względem i segmentu agro i segmentu chemii, czyli w takich w dwóch największych, największych segmentach Spółka powiedziała o tym, że no tutaj te produkcje wszystkie wszystkie spadły wielkość produkcji dostosowana jest do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim więc to no, nie napawało optymizmem to mogło nam mówić że nie ma popytu po prostu na ich na ich produkty więc to jest pewien pewien problem ale zauważmy w przypadku sierpnia już nie było tak źle tutaj pod względem segmentu agro no nawet nawozy azotowe było było lepiej A segment agro mniej więcej na, na zero segment chemii już jest trochę trochę lepszy czyli Widzimy, że tutaj jest już lepiej w tym, w tym sierpniu. I tutaj mówi się, że zgodnie z prognozami od trzeciego kwartału obserwujemy istotne ożywienie w segmencie agro. W związku z tym, spółki Grupy Kapitałowej zwiększają produkcję. Zwiększają produkcję nawozów. Wyzwaniem jest segment tworzyw i chemii, gdzie istotną rolę odgrywa duży niekontrolowany napływ do Europy produktów wytwarzanych poza Unią w oparciu o tańsze, o tańsze surowce. No więc to jest wciąż problem, ale ten sierpień już nie wyglądał aż tak, aż tak źle. A patrząc na wrzesień, no to już tu, tu wyglądało dużo, dużo lepiej, ale też ze względu na to, że mamy bardzo niską bazę. Zauważmy chociażby nawozy azotowe, gdzie w, w, w sierpniu to było 200, 250, sierpień rok wcześniej 240. Nawozy azotowe w lipcu 150, rok wcześniej 270, czyli 250 powiedzmy to jest ten taki wskaźnik bazowy. No teraz mamy 230 około, ale wrzesień, rok wcześniej było dużo, dużo słabiej. Pod względem chemii też jakby mamy dużo mocne, bardzo mocne wzrosty, patrząc na to rok do, rok do roku. Więc wygląda to coraz, coraz lepiej. Ta sytuacja się w miarę, w miarę trzyma. Tutaj i co ciekawe, spółka mówi o tym, że. We wrześniu, właśnie no, ta produkcja była dużo, dużo wyższa w niemalże wszystkich segmentach. Wolumeny za wrzesień są istotnie wyższe w poprzednich, niż w poprzednich miesiącach i nawet pomimo awarii, która miała miejsce w, w grupach azoty, mowa tutaj o awarii, która no już mamy informację o szacunkowych kosztach i terminie usunięcia awarii w spółce Zakłady Azotowe Kędzierzyn. No i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o skutki finansowe, 20 milionów złotych mniej więcej, 20 milionów złotych, no bo to jest wstępny, na razie wstępny, wstępny szacunek o uruchomienie produkcji na kolejnych instalacjach i sukcesywnie dociążanie do pełnych zdolności będzie. Będzie kontynuowanie do około połowy października 2023 roku. No więc tutaj to był taki minus, no ale zauważmy, że mimo tego rok do roku wygląda to w miarę, w miarę dobrze. Mówią o tym, że spółka przywraca moce produkcyjne, powinno wpłynąć na poziom produkcji w październiku, w kolejnych miesiącach. W pozostałych obszarach jest za wcześnie, aby mówić o powrocie do zeszłorocznych, do zeszłorocznych poziomów. Mniej, mniej zakładamy taki scenariusz w perspektywie najbliższych, najbliższych miesięcy. No Ten sierpień i wrzesień już nie wyglądają tak, tak źle rok do, rok do roku. Azoty też mówią, że najgorszy okres prawdopodobnie mają już za sobą, co widać po naszych wskaźnikach co widać po naszych wskaźnikach produkcji, więc wygląda to, jak mówię, coraz coraz lepiej. No gdyby te polimery police były uruchomione już teraz, bez żadnych, żadnych dziwnych sytuacji, no to to też by wspomagało azoty. No, na razie oczywiście musimy na, to, musimy na to cały czas cały czas czekać. Jeżeli chodzi o grupę azoty, widzą poprawie właśnie w segmencie agro, tworzywa chemia jest pod presją. Jeżeli chodzi o ten agro, no to pojedyncze symptomy ożywienia już się pojawiają. Motoryzacja, jednak startujemy z bardzo niskiej bazy, która nadal jest poniżej typowych poziomów sprzed pandemii. Sytuacja w segmencie tworzyw i chemii w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem niekorzystnych warunków warunków ekonomicznych, tak? Czyli tutaj no jest już trochę lepiej, wciąż nie można powiedzieć, że jest jakoś bardzo dobrze, ale no pytanie, czy spółka wciąż będzie zaskakiwała negatywnie, jak to robiła w poprzednich kwartałach? wydaje się, że ten taki kolejne negatywne scenariusze mogą się wkrótce wkrótce skończyć. Testy integralności polimerów w police zostaną przeprowadzone do końca 23. 23. roku, więc od 24. uruchomienia. Oczywiście pamiętajmy, że od początku oni nie osiągną pełnych mocy, zdolno, pełnych zdolności produkcyjnych. To jest logiczne. To będzie to będzie proces, no ale ten 24. już można powiedzieć, że będzie przełomowy, jeżeli chodzi o o, o police. No tutaj patrząc na inne inwestycje, zakończenie inwestycji dotyczące budowy bloku węglowego w Puławach, na, planowane na, na, połowę, na połowę grudnia. I jeżeli chodzi o spółkę, ostatnio też informacje, że mają z Polską Grupą Zbrojeniową porozumienie, w której chcą rozwijać razem, razem technologię, w którą po prostu będą, będą współpracować. No w tym drugim kwartale też trzeba pamiętać, że trochę zarobili na, na sprzedaży uprawnień do, do CO2. Ten trzeci kwartał już nie wygląda aż tak źle pod względem samej samej produkcji. Oczywiście we wrześniu była bardzo niska baza. Wciąż nie chcę powiedzieć, że tutaj jest dobrze, bo przed pandemią wyglądało to lepiej. No ale zauważmy, że ta właśnie niska baza w trzecim, a zwłaszcza w czwartym kwartale, no gdzie były też te, te odpisy, może działać teraz już na, na korzyść spółki. Także ja na pewno spółkę będę obserwował, będę patrzył, co tam się w azotach będzie działo, bo wydaje się, że rzeczywiście możliwe, że najgorsze już jest, już jest za, 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 za nimi. No też biorąc pod uwagę całą spółkę, myślę, że już dużo tych negatywnych scenariuszy jest już w kurcie. Ostatnie kwartały to były raczej takie zaskoczenia negatywne. Raczej nie przewiduję tych negatywnych zaskoczeń w trzecim czy czwartym kwartale. Jeszcze raz mówię, nie chcę powiedzieć, że jest dobrze, absolutnie, absolutnie nie. Wciąż do tego, żeby powiedzieć, że jest tutaj dobrze, wiele, wiele brakuje, ale jest lepiej niż wygląda na to, że jest lepiej niż to było rok, rok wcześniej, czyli mowa tutaj o tym trzecim i czwartym kwartale 20 Drugiego roku ta baza nie jest wymagająca. Ja na pewno azoty będę w tym momencie obserwował. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. No mówiłem, że dosyć dużo informacji dzisiaj. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć! Trzymaj się!